Kochani, teraz chciałbym zwrócić się do tych wszystkich Ukraińców, jeżeli kiedykolwiek mnie usłyszą. Chciałbym wam powiedzieć, że jesteśmy z wami. Zbieramy dla was środki opatrunkowe, zbieramy dla was leki, szykujemy ambulans. Witalii, to ty powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy. My niestety tylko tyle możemy dla ciebie zrobić. Na ten moment wesprzemy was sprzętem, wesprzemy was materiałami opatrunkowymi. Wasi bohaterowie powiedzieli, pierdolcie się do okrętu wojennego. My dodajemy do tego, skopcie im dupy. Sprzęt przyjedzie do was, jak tylko szybko będzie to możliwe. Witalii, trzymajcie się, jesteśmy z wami. Kochani, jak już wiecie z poprzedniego postu, wspólnie z doktorem Śmilewiczem podjęliśmy decyzję, że sprzęt, czyli ambulans, który za mną stoi, szykujemy dla Ukraińców. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Od rana szykujemy również zbiórkę, na którą możecie wpłacać. My jesteśmy w trakcie organizowania sprzętu. W poniedziałek zaprzyjaźniona firma wykona nam szybki przegląd tego samochodu, tak żeby Ukraińcy, którzy go dostaną, mogli z niego od razu natychmiast szybko korzystać. Zapraszam was do środka, pokażę wam trochę sprzętu. Mamy dla Ukraińców wyszukiwane deski. To jest cały sprzęt, na którym do tej pory pracowaliśmy. Stwierdziliśmy krótko, my sobie bez tego sprzętu poradzimy, im jest natychmiast już potrzebny, więc zdecydowaliśmy, że my sobie na miejscu poradzimy, a sprzęt przekazujemy Ukraińcom. Zapraszam do środka. Zobaczcie, szykujemy już dla nich plecaki. Sprzęt będzie i karetka w pełni wyposażona. To są plecaki wyposażone w środku, środki do natychmiastowej pomocy na polu bitwy. Dodatkowo będzie zamontowany sprzęt, w tej chwili jest już defibrylator, dojdzie jeszcze respirator tutaj, ten sprzęt, na którym na co dzień pracujemy. Więc jeżeli możecie wesprzeć nas, możecie się do nas przyłączyć, proszę was, wpłacajcie pieniążki na zbiórkę, tam już jest kupa forsy, świetnie to działa, pracujemy razem, działamy razem, nie gadamy, tylko działamy. Dzięki wam zakupimy od poniedziałku kolejny sprzęt, kolejne materiały opatrunkowe. Będziemy gromadzić jak najwięcej. Jeżeli nam się uda, to wypełnimy ten ambulans po sam sufit i zaprowadzimy w przyszłym tygodniu na Ukrainę.